A ja witam serdecznie w kolejnym tygodniu Pucharu Świata Widzów. Sobota, 14 stycznia, przepraszam, Puchar Świata Widzów. Dzisiaj trzy konkursy. Dzisiaj konkursy w Trondheim, w Val di Fiemme, to są indywidualne, i drużynowy w Libercu. A tak przedstawia się klasyfikacja Pucharu Świata Widzów po 10 konkursach. 22. Chełmianin na razie na miejscu pierwszym, 515 punktów. Jano miejsce drugie, 494 punkty. I trzecie miejsce Brodaty, 475 punktów. No dobra, także wyruszamy w podróż na kolejne skocznie Pucharu Świata Widzów. Trondheim. Skocznia o wielkości 138 metrów. Punktka ułożony na 124 metrze, wartość 1 metra 1,8 punktu za metr. Zobaczymy, jak nasi zawodnicy spiszą się w dzisiejszym konkursie. Tydzień temu był turniej 4 skoczni, niektórzy pokazali coś więcej, niektórzy coś mniej. Była selekcja naturalna, było widać, kto przez święta trenował, a kto wpierniczał pierożki, jak to nam tutaj na czacie ostatnio mówili. Dobra, ruszamy. Seba gra najsłabszy skoczek tego sezonu Pucharu Świata Widzów, ale turniej 4 skoczni miał niezły. Zobaczymy, jak będzie w Trondheim. Dobre wyjście z progu i już mamy, od samego początku mamy dobre skoki. 130,5 metra i jest na pierwszym miejscu organizator turnieju. Sosik. Wiatr troszeczkę bardziej w plecy. Sosik nawet nieźle wyszedł z progu, ale tutaj gdzieś są jakieś podmuchy i szybciutko zawodnicy spadają w dół. Sosik 121,5 metra i to jest drugie miejsce, także spora strata już do organizatora turnieju. Okrzak. Turniej 4 skoczni w jego wykonaniu był naprawdę dobry, bodajże zajął 6 miejsce. Ale w Pucharze Świata słabo i gleba. I nie ustał tego skoku. 125,5 metra. Nieustany skok Okrzaka. No, niedobrze. Bardzo niedobrze. Zezek Kigor. Początek sezonu miał niezły. Turniej 4 skoczni też miał niezły. Ale dzisiaj odleciał. I odleciał naprawdę... Dobrze, 132,5 metra i jest na pierwszym miejscu Zezek Kigor. Na razie prowadzi. Kycper. Zobaczymy, jak on się spisze. Niezłe wyjście z progu. I również niezły skok w granicy 130 metrów. 128,5. Noty po 19,5, po 19, 1,20. Także wysokie noty jak za ten skok. I traci tylko 1,6 punkta do Seba Gra. Bobinio. On cały czas szuka dobrej formy. Wicelider Pucharu Świata z zeszłego sezonu. I dzisiaj skoczył naprawdę dobrze w tym pierwszym skoku. 134 metry. I jest na pierwszym miejscu. Noty wysokie. Także Bobinio na razie prowadzi. Piranikus. Zwycięzca turnieju 4 skoczni pierwszej edycji. Ale ten skok jest słaby. W gruncie ustany, ale fatalny skok. Grandzior. Po tym zawodniku nie wiadomo, czego się spodziewać. Jego forma w tym sezonie jest słaba. No i... Również ten skok nie należy do najlepszych, 124 metry i jest na miejscu piątym, a tymczasem Guinamo. Zwycięzca Pucharu Świata z zeszłego sezonu. Obecny mistrz, ale ten skok również beznadziejny, także no jak na razie zawodnicy... Jedni trafiają lepiej warunki, drudzy nieco gorzej. No dobra, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Czas na Skyfire'a.
turnieju czterech skoczni nie spisał się najlepiej, ale w sezonie Pucharu Świata jest dużo lepiej. 131 metrów, jest to trzecie miejsce Skyfire'a po pierwszej serii jak na razie. No i Justyna. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi na skoczni. Niezłe wyjście z progu i szykuje się długi lot, a jednak szybko tam opadła na dół. 128,5 metra, jest to miejsce szóste. No i zwycięzca, tegoroczny zwycięzca turnieju czterech skoczni, Przemosek. Zobaczymy, czy forma po turnieju czterech skoczni się utrzymała. No i skok jest niezły, nie będzie pierwszy, ale jest czwarty. 131 metrów, no typu 18,5. Dwie dziewiętnastki, jedna osiemnastka, no i daje mu to miejsce czwarte. Super Ziomal. Szuka tej formy również. To prawda, wygrał jeden konkurs w turnieju czterech skoczni. Super Ziomal na czwartym miejscu w generalce Pucharu Świata. Ustany ten skok, ale ledwo. Ale ustał. 132 metry, jest na miejscu czwartym, także jest nieźle. Brodaty. Drugie miejsce w turnieju czterech skoczni. Prowadził przez trzy konkursy, ale w ostatnim skoku Przemosek mu odebrał zwycięstwo i 132 metry Brodatego, jest to drugie miejsce, także dalej Brodaty w formie. Jano również zameldował się na końcowym podium w turnieju czterech skoczni, trzecia pozycja. No i Jano, skok niezły, ale to jest dziesiąte miejsce dopiero, 129 metrów, no typu 18,5, dwie dziewiętnastki. No i Jano będzie się musiał napracować w drugiej serii. Czas na lidera Pucharu Świata widzów, Hełmianin. W turnieju czterech skoczni Hełmianin skakał beznadziejnie, ale tutaj jest nieźle, 131 metrów, jest to piąta pozycja, także Hełmianin nadal w czołówce. Tak przedstawia się klasyfikacja po pierwszej serii pierwszego konkursu w Trondheim dzisiaj. Brodaty na miejscu, Bobinio na miejscu pierwszym, drugie miejsce Brodaty, trzecie miejsce Zezek, Kigor. Tak wygląda pierwsza trójka. Dziesiątkę zamyka Justyna, no i Piranikus rozpoczyna nam drugą serię. Zobaczymy, jak Piranikus się spisze w drugiej serii. Czy ten pierwszy skok to był tylko wypadek przy pracy? Wygląda na to, że tak, że bo ten skok był niezły. 132 metry i jest pierwsza pozycja. No ale cóż, no nie było najlepiej. Liderem w ogóle najlepszy skok oddał na tej skoczni Guinamo. To jest rekord skoczni 135 metrów. No i właśnie Guinamo na rozbiegu. Niezłe wyjście z progu Guinamo, ale nie będzie przed Piranikusem. 129 metrów, daje mu to drugą pozycję. Stracił do Piranikusa 2,5 punkta. Okrzak. Fatalnie w tej pierwszej serii. Nieustany skok. Podobno wczoraj balował mocno, także znamy przyczynę. No ale ten skok też był słaby. 121,5 metra i to jest trzecia pozycja Okrzaka. Także szykuje się ostatnie miejsce w tym konkursie. Sosik. 121,5 metra w pierwszej serii. 13 miejsce. Spóźnione wyjście z progu. No i też ten skok najlepszy nie był. 111 metrów i tylko czwarte miejsce. Ale no typu 19 punktów. Czas na grandziora. Dobre wyjście z progu grandziora. No i dobry skok. No, dobry skok. 129 metrów. Obejmuje prowadzenie. Także utrzyma swoją pozycję. 12. No, a tymczasem Jano. No, Jano po pierwszej serii daleko od czołówki, ale zobaczymy, jak będzie w drugiej serii. Jano jest w formie i to udowadnia, że Jano jest w formie. Jest to wysoka forma. 132,5 metra. I jest na pierwszym miejscu Jano, także bardzo dobry skok Jano. Justyna, dziesiąte miejsce po pierwszej serii.
Również nie najgorsze wyjście z progu i również ten skok jest dobry, ale to daje drugie miejsce. No ty po 19 punktów, 132 metry i to jest druga pozycja. 30 punktu brakło do Jano Justynie, także jest to drugie miejsce. Kicper, 9 po pierwszej serii. Niezłe wyjście z progu i szykuje się niezły skok w granica rekordu skoczni. 133,5 metra, wszystkie noty po 19 punktów, no i jest zdecydowanie na prowadzeniu. Także Kicper skoczył naprawdę dobrze. No i organizator turnieju, w turnieju 4 skoczni spisywał się nieźle. W pierwszej serii również wynik niezły. I wygląda na to, że w tym konkursie ogólnie wynik będzie niezły. Nie będzie prowadzenia, jest to drugie miejsce, 132 metry. I druga pozycja i brakło 0,6 punkta do objęcia prowadzenia. Przemosek. On dalej świętuje zwycięstwo w turnieju 4 skoczni. Zobaczymy, czy ta forma z turnieju przełoży się na sezon. No, ten skok nie był jakiś wybitny, 129 metrów i to jest piąta pozycja, także jeszcze niestety Przemosek tutaj nam straci. No i czas na Super Ziomala. 132 metry w pierwszej serii. Bardzo dobre wyjście z progu, ale nie ustał tego skoku niestety. 129 metrów i siódma pozycja, skok nieustany. Także Super Ziomal jest drugim zawodnikiem dzisiaj, który skoku nie ustał. Hełmianin, najlepsza piątka w pierwszej serii. O Jezu. Ależ musiał tam dostać podmuch wiatru Hełmianin. 103 metry, 12 pozycja Hełmianina. No, nie może być zadowolony, nie może być zadowolony z tego skoku. No szkoda, no ale mamy jeszcze 4 uczestników. Skyfire. Niezłe wyjście z progu Skyfire'a, ale również ten skok nieustany. Czy tam jest jakiś problem na podzie, skoczni, na zeskoku? 126,5 metra i skok nieustany, jest to 10 pozycja, 8 pozycja, przepraszam. Także no jest po prostu słabo. Zezek Kigor, najlepsza trójka pierwszej serii. Seba, coś ty zrobił, kurwa. Zezek Kigor. Dobry skok w pierwszej serii. No i niezły w drugiej. 128,5 metra, co prawda krócej niż w pierwszej serii, daje mu to trzecią lokatę. Także za Sebą i za Kycperem. No i Brodaty, wicelider Pucharu Świata, ma szansę na to, by objąć prowadzenie. Pucharze Świata widzów, ale tutaj podwiew, ciężko. Dobry skok, daje mu to trzecie miejsce, 128 metrów. Trzecia pozycja, spycha Zezek Kigora na miejsce czwarte. No i Bobinio. Zobaczymy, jak Bobinio się spisze. Czy będzie w stanie powtórzyć swój skok z pierwszej serii. Niezłe wyjście z progu. Troszeczkę nim buja w powietrzu, ale Bobinio dzisiaj jest najlepszy. I Bobinio zwycięża. 131 metrów i zwycięstwo Bobinio w tym konkursie. Bobinio wygrywa 265,6 punkta. Taką notę łączną zdobył Bobinio. No i 100 punktów wpływa na jego konto. Drugie miejsce Kicper, trzecie miejsce organizator turnieju. No, tego by się nikt nie spodziewał. Czwarte miejsce Brodaty i ma szansę na to, by objąć prowadzenie w Pucharze Świata Widzów. Zezek Kigor miejsce piąte, także całkiem nieźle. Szósty Jano, siódma Justyna, ósmy Przemosek, zwycięzca turnieju 4 skoczni tego sezonu. Dziewiąte miejsce Grandziora i dziesiątkę zamyka nam Super Ziomal, który nie ustał swojego drugiego skoku, a był to skok całkiem niezły, także była szansa przynajmniej na top 5. Dalej Skyfire, Piranikus, Guinamo, Okrzak, Sosik i Hełmianin, lider Pucharu Świata dzisiaj. No, słabiutko. Tak przedstawia się klasyfikacja generalna po 11 konkursa i po dzisiejszym konkursie. Nie Brodaty, a Jano obejmuje prowadzenie w Pucharze Świata Widzów. Jano 534 punkty, Hełmianin na miejscu drugim 530 punktów i Brodaty na miejscu trzecim 525 punktów. Dalej Super Ziomal, Przemosek, no Przemosek piąty, nawet nieźle.
Justyna szósta, siódme miejsce Bobinio, także coś tutaj podskoczył. Ósmy Skyfire, dziewiąty Kitzper i dziesiątkę zamyka Guinamo. Dalej Grandzior, Piraniku, Zezek Giro, Okrzak, Sebagra i Sosik zamyka nam stawkę. Obstawiamy, ile razy Seba powie jeszcze, że Przemozek to zwycięzca turnieju czterech skoczni. Cały sezon będziemy mówić, cały sezon. No dobra, lecimy do Val di Fiemme. Kolejna skocznia. W treningach nie szło najlepiej. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Sosik rozpoczyna zawody w Val di Fiemme. Nie przypomniałem jeszcze o informacji o skoczni, ale to za chwileczkę zrobimy. No i Sosik odejmie. No 2 metry w plecy, kurde wiarno. Będzie bardzo ciężko. 112 metrów, jest to pierwsze miejsce. Jeszcze informacje o skoczni. Wielkość skoczni 135 metrów, punka na 120 metrze, metrze, wartość 1 metra to 1,8 punktów za metr, a najlepszy skokiem popisał się tutaj Hełmianin w zeszłym sezonie, który skoczył tutaj na 133 metry i to do niego należy rekord skoczni, a tymczasem Seba gra. Warunki dzisiaj mamy ciężkie, 2 metry w plecy wiatr. No i dużo lepiej z progu wyszedł Seba, ale 118,5 metra i to jest pierwsze miejsce co prawda, ale niewiele dalej niż Sosik, także te warunki tutaj będą ciężkie. Okrzak. Również takie niepewne to wyjście z progu, no i Okrzu bez formy. Totalnie bez formy, 108 metrów, trzecia pozycja. Treningi na tej skoczni też nie wychodziły dobrze. No i Zezek Kigor. To jest loteria. To jest loteria, co będzie w tym konkursie. Spóźnione wyjście z progu Zezek Kigora. I tylko 79,5 metra. Ale jeszcze tutaj się wszystko może wydarzyć. Piranikus. Również takie niepewne to wyjście z progu. Powinien być pierwszy Piranikus. Jest pierwszy, 120,5 metra. Ale bardzo fatalnie skaczą dzisiaj zawodnicy. Bardzo możliwe, że to ma wpływ, właśnie te warunki mają wpływ na te odległości. No i Grandzior. Grandzior akurat z wiatrem w plecy potrafił skakać niegdyś. No ale on jest bez formy. 118,5 metra, jest to druga pozycja jak na razie Grandziora. Guinamo. Siódmy na liście startowej. Daleko mu do formy z zeszłego sezonu. Ale jeszcze czasami potrafi zachwycić dobrym skokiem. No i ten skok jak na te warunki, na te odległości, jakie nam tutaj serwują zawodnicy, to jest dobry. 121,5 metra i jest to pierwsza pozycja. No i zobaczymy, jak Kitzper sobie poradzi w tych warunkach. 2,1 metra na sekundę wiatr w plecy. Także jest naprawdę ciężko w tych warunkach odlecieć bardzo daleko. 118 metrów, jest to piąte miejsce. No myślę, że w takich warunkach ten wynik jest naprawdę dobry. Skyfire. Tylko Zezek Kigor nie przekroczył granicy 100 metrów. Agresywnie Skyfire wyszedł z tego progu. No i tylko 101 metrów, jest to ósma pozycja, także jest to naprawdę bardzo słaby skok. No i Bobinio wygrał w Trondheim, zobaczymy jak będzie dzisiaj w tym konkursie. Coraz mocniejszy ten wiatr w plecy, ale Bobinio, no nieźle, nieźle, nieźle. 117,5 metra, jest to szósta pozycja, nie ma tragedii. Justyna. Jak tutaj się spisze. Też ciężko, ciężko, dobry wynik. 116 metrów, jest to szósta pozycja. No i czas na Przemoska. Zwycięzcy turnieju czterech skoczni. Bardzo dobre wyjście z progu Przemoska. No i ten skok jest niezły. 121,5 metra, jest to druga pozycja, 119,2 punkta, 2 punkty straty do Guinamo. Super ziomal.
Forma tego zawodnika spadła totalnie. Po świętach mało trenował, więcej pierożków wcinał, ale ten skok jest niezły. 119,5 metra i to jest szósta pozycja. No, typu 18 punktów. Sędzia z Polski dał 18,5. No i daje mu to jak na razie miejsce szóste. No i Brodaty. Top 3 tego sezonu. Zobaczymy, jak sobie top 3 poradzi w tym sezonie. Brodaty nieźle, jak na te warunki, 118,5 metra, ale to jest 10 pozycja. Także no tych punktów, no nie jest to duża przepaść punktowa między 10 a pierwszym miejscem. Hełmianin, wicelider Pucharu Świata, jeszcze do niedawna lider, 4 punkty straty do lidera. Zobaczymy, czy będzie lepiej w tym konkursie. No i to jest dobry skok! To jest naprawdę dobry skok. 123,5 metra i jest na pierwszym miejscu. Najdłuższy skok konkursu. No i jak odpowie Jano? Nowy lider Pucharu Świata widzów. Jano, bardzo dobre wyjście z progu, ale on jest w formie i to jest nieustany skok niestety. 125,5 metra. Ale on tego skoku nie ustał i jest dopiero na 13 miejscu, Jano. No niestety, lider nie podołał tej skoczni, to jest jedyny upadek w tym konkursie jak na razie. Hełmianin prowadzi po pierwszej serii, także jest nieźle. Gujnamo na miejscu drugim, Przemosek trzeci, dalej Piranikus, Grandzior, Seba Grad, Super Ziomal, Kycper, Justyna i Bobinio zamyka dziesiątkę. Zezek Kigor rozpoczyna drugą serię. No i zobaczymy, czy to był tylko wypadek przy pracy, czy Zezek Kigor ma pecha coś do tej skoczni. Niezłe wyjście z progu Zezek Kigora i to jest dobry skok. Naprawdę dobry skok. 125,5 metra. Jest to najdłuższy skok w tym konkursie. Ustany przede wszystkim. Skyfire. No wiatr troszeczkę zelżał. Było 2,5, jest 1,7. Zobaczymy, jak Skyfire, no on nie musi jakoś specjalnie daleko skakać, żeby wyprzedzić napastnika, a raczej Zezek Kigora. 120 metrów i zdecydowane prowadzenie o ponad 25 punktów. Okrzak. Bez formy, totalnie. Ten zawodnik. Ale zobaczymy, może teraz ciutkę lepiej niż w pierwszej serii. 118,5 metra, jest oczywiście pierwszy. Także już wiadomo, że Zezek Kigor, Skyfire i Okrzak będą na ostatnich trzech miejscach. No ale Jano nie ustał tego pierwszego skoku, a byłby liderem do przerwy. No a tak nie pykło. Jano na pewno utrzyma swoją formę, to znaczy swoją pozycję z pierwszej serii. 121,5 metra i jest na pewno pierwszy. No i zobaczymy, jak Sosik się popisze w drugiej odsłonie tych zawodów. Niezłe wyjście z progu, ale zabraknie tutaj 118 metrów i to jest druga pozycja. No typu 19, sędzia z Kanady dał 20. No i to jest druga pozycja za Jano, także zabrakło. Brodaty. Tutaj cały czas jest walka o lidera. Różnice w punktach są nieduże. No a Brodaty jest przed Jano i w tym samym ma szansę na to, żeby przejąć władzę w Pucharze Świata w tym sezonie. No zobaczymy, jest przed Jano, zobaczymy jak wysoko, czy ktoś ich jeszcze rozdzieli. Bobinio, 10 po pierwszej serii, ale skok był niezły. Zobaczymy, czy będzie w stanie w drugiej serii odlecieć nieco dalej. No nie, ale no tak, 120,5 metra i daje mu to pierwsze miejsce, także utrzyma swoją 10 pozycję. Justyna, 116 metrów pierwszej serii. Niezłe wyjście z progu, ale tutaj szybko spadła w końcówce. I również 116 metrów i daje to czwartą pozycję. Kicper cały czas się kręci w tej pierwszej dziesiątce, tam w okolicach 8-10 miejsca. Konkurs w konkurs.
Także forma jest równa i skok jest dobry. 126 metrów, najdłuższy skok konkursu. Przeskakuje Zezek Kigora w tej drugiej serii i jest na miejscu pierwszym ze zdecydowaną przewagą. No i zobaczymy, jak odpowie na to Super Ziomal. Czy Super Ziomal jeszcze wróci do formy z początku sezonu? Niezłe wyjście z progu, ale zabrakło. Zabrakło 122,5 metra. Siemanko się last. 122,5 metra i to jest druga pozycja Super Ziomala, także zabrakło. No jak na te warunki, to skok niezły, jeżeli chodzi o Kicpera. No i organizator turnieju. On coś złapał formę na turnieju cztery skoczni. No i ten skok nie był tak dobry, jakby się mogło wydawać, ale trzecie miejsce, także w top 10 będzie. 121,5 metra, trzecie miejsce za Super Ziomalem. Grandzior. Totalnie bez formy ten zawodnik jest, ale to jest ktoś, kto jest w stanie z niczego zrobić coś, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. 107 metrów i to jest dziesiąta pozycja Grandziora. Grandzior, który jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem, jeżeli chodzi o miejsce na podium w historii, całej historii Pucharu Świata Widzów. No i właśnie, jeżeli byście chcieli zobaczyć, kto na którym miejscu jest w całej tabelce historii Pucharu Świata Widzów, to zapraszam na Discord. Tam jest już zrobione wszystko, cała tabelka wszystkich zawodników, którzy zdobywali podium. Za pierwsze miejsce 5 punktów, za drugie miejsce 3 punkty i za trzecie miejsce 1 punkt. Także te podia są liczone również według punktów, także można sprawdzić, kto na którym miejscu się znajduje. A my lecimy dalej. Piranikus. Czwarty po pierwszej serii. Fatalne skoki w Trondheim, ale w Waldifieme jest nieźle, ale nie będzie, nie obroni swojego miejsca z pierwszej serii. 118,5 metra. Jest to piąta pozycja. Miotało nim w powietrzu jak szatan. No i najlepsza trójka, Przemosek. Gość jest cały czas w formie po turnieju. Po wygranym turnieju. Zeszłotygodniowym. Ale nie obejmie prowadzenia. 120,5 metra. Jest on na miejscu drugim. Także jest nieźle. Guinamo. Dawno nie stał na podium. No i dzisiaj nie stanie również. Ten skok jest po prostu słaby. 108,5 metra, 11 pozycja, także no niestety. No niestety, Hełmianin, czas na niego. Hełmianin czy Kicper, kto wygra dzisiejszy konkurs? Hełmianin! Hełmianin wygrywa drugi dzisiejszy konkurs indywidualny Pucharu Świata Widzów. 120,5 metra i jest na miejscu pierwszym, także pięknie, pięknie. Hełmianin po fatalnym występie w Trondheim wygrywa i wraca na fotel lidera, no bo Brodaty dopiero na miejscu ósmym, Jano na miejscu dziewiątym. Także jest nieźle. Kicper na miejscu drugim, Przemosek trzeci, Super Ziomal czwarty, piąty organizator turnieju. Także też jest nieźle. Bobinio szósty, siódmy Piranikus, ósmy Brodaty, dziewiąty Jano i dziesiątkę zamyka Justyna. Dalej Sosik, Guinamo, Okrzak, Grandzior, Zezek Kigo, Skyfire i Zezek Kigor. Tak wygląda sytuacja po Waldifieme i klasyfikacja generalna po 12 konkursach. Hełmianin na miejscu pierwszym 630 punktów. No i sporą przewagę sobie zrobił nad Jano i Brodatym. Jano na miejscu drugim 563 punkty. Brodaty na miejscu trzecim 557 punktów. Dalej Super Ziomal. Niewiele traci do Brodatego. Przemosek na miejscu piątym. Kicper szósty. Także całkiem nieźle. Bobinio siódme miejsce. Dalej Justyna, Skyfire i Guinamo zamyka nam dziesiątkę. Piranikus 11, 12 Grandzior, 13 Zezek Kigor, 14 Seba Gra, 15 Okrzak i Sosik na ostatnim miejscu. 16
Lokata. Tak przedstawia się po 12 konkursach Puchar Świata Widzów. Kolejne dwa konkursy, kolejne dwa konkursy indywidualne w Pucharze Świata Widzów jutro o godzinie 16, a my przenosimy się do Pucharu Drużynowego, bo jeszcze dzisiaj mamy jedne zawody do rozegrania. Puchar Drużynowy, Skocznia w Libercu. Żółci na prowadzeniu 1983 punkty do tej pory zdobyli, a zresztą możemy przejść dalej, to tutaj będzie, no nie, nie widać tutaj ten, także spieprzyłem sprawę. W każdym razie, jak przez żółci na miejscu pierwszym, czerwoni na miejscu drugim, zieloni na miejscu trzecim i niebiescy na miejscu czwartym, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Skład żółty: Grandzior, Brodate, Kicper, Przemosek. Skład czerwony: Okrzak, Bobinio, Gujnamo, Piraniku. Skład zielony: Super, Ziomal, Seba, Gra, Jano, Skyfire. I niebiescy: Hełmianin, Justyna, Zezek, Kigor i Sosik. Jeden konkurs turnieju drużynowego. Lecimy Liberec. Wielkość skoczni 136 metrów. Punktka na 120 metrze. Wartość metra 1,8 punktu za metr. Nie mamy tutaj najlepszego skoku. Także rekord skoczni jest do dyspozycji do zdobycia dla każdego. Lecimy. Hełmianin rozpoczyna. Lider Pucharu Świata Widzów rozpoczyna ten puchar drużynowy. Trzeci z sześciu konkursów. Nie był to skok jakiś dobry. 118,5 metra. Jest pierwsze miejsce, ale skok nie był dobry dla niebieskich. Zobaczymy, co będzie dalej. Wiatr pod narty, także w końcu jakieś warunki niezłe. No i Super Ziomal. Ekipa zielonych. No i Super Ziomal daje zielonym prowadzenie. 124 metry jest pierwsza pozycja. Okrzak. Ekipa czerwonych. Zobaczymy, jak Okrzak się spisze. Patrząc na jego ostatnie dwa konkursy w Pucharze Świata, no to nie spodziewam się czegoś rewelacyjnego i tak samo było tutaj. No i czas na żółty, Grandzior. Żółci akurat są bardzo mocni, bardzo mocny skład mają. Także Grandzior udowadnia, że nie bez powodu żółci są liderami turnieju drużynowego. Będzie ich już bardzo ciężko dogonić po tych pierwszych dwóch konkursach. No i żółci dokładają kolejne 3 punkty. No ale zobaczymy. Jeszcze mamy 7 skoków dla każdej z drużyn do rozegrania. Justyna, grupa druga w pierwszej serii. I niebiescy. No, Justyna. No też w okolicach tego, co skoczył Hełmianin w pierwszej serii. 116,5 metra, 2 metry krócej od Hełmianina. Także no nie jest najlepiej. Seba Gra. Formę złapał, także zieloni mają jakąś szansę na cokolwiek lepszego. No i to był dobry skok organizatora turnieju. 126,5 metra i jest na pierwszym miejscu, także zieloni prowadzą. Bobinio. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Niezłe wyjście z progu, troszeczkę niepewnie w locie, ale ustany skok, co najważniejsze. 125 metrów, jest to trzecia pozycja. Tak w ogóle Seba Gra na razie zdobył rekord skoczni. 126,5 metra. Nie, Grandzior 126,5 metra. To jednak rekord Grandziora. No i Brodaty. Ekipa żółtych. Żółci są mocni i pokazują to na każdym kroku. No i Brodaty 125,5 metra i jest na pierwszym miejscu ekipa żółtych, także utrzymuje się wciąż przed zielonymi, ale ta przewaga z 3 punktów stopniała do 1,2 punkta, także jest jeszcze szansa. Zezek Kigor rozpoczyna grupę trzecią. Oczywiście to jeszcze nie koniec, bo jeden zmarnowany skok w którejś z drużyn, totalnie zmarnowany skok i
Będzie bardzo ciężko odrobić straty, a Zezek Igor melduje tutaj się na 127 metrze, bije rekord skoczni i jest pierwszy. Także troszeczkę niebieskich tutaj podreperował. Jano, wicelider Pucharu Świata. Genialna forma w tym sezonie Jano, no i udowadnia to z każdym kolejnym skokiem i jest na miejscu pierwszym. 127 metrów, ale brakło 17 centymetrów do tego, aby być rekordzistą skoczni. Ale zieloni prowadzą. Guinamo. Mistrz z zeszłego sezonu. Zobaczymy, czy skoczy coś lepiej. Nie ma tragedii. 124 metry, trzecia pozycja. 342,2 punkta, także jest to trzecie miejsce, no ale straty są duże, ponad 10 punktów do niebieskich. Kicper. Kicper też złapał formę, szósty w generalce Pucharu Świata Widzów, także żółci naprawdę mają potężny skład. Ale ten skok był słaby, także 124,5 metra, to znaczy no, ogólnie był dobry, ale słaby jak na rywalizację, druga pozycja i żółci spadają na drugie miejsce. Tracą teraz 4,3 punkta do zielonych. Także zieloni w formie. Czas na czwartą grupę w pierwszej serii. Sosik. Fatalny sezon w jego wykonaniu. Do tej pory. Aczkolwiek w turnieju 4 skoczni spisywał się nieźle. No i Sosik skoczył 127,5 metra i jest nowym rekordzistą skoczni. Także jest dobrze, jak na razie. Skyfire. Zieloni powoli dochodzą do głosu. Niezłe wyjście z progu. No i na pewno prowadzenie będzie objęte. 125 metrów, jest na miejscu pierwszym. 513 punktów równe. Zieloni zdobyli. No i Piranikus. Drużyna czerwonych. No i Piranikus również nieźle, 123 metry, ale jest to trzecia pozycja i wciąż te straty są coraz większe do ekipy niebieskich. Ze skoku na skok. Przemosek. No naprawdę, żółci mają potężną kadrę. Przemosek również w formie ostatnio. No i powinni objąć prowadzenie, a jednak nie, 127 metrów, druga pozycja i 510,3 punkta, także zmniejszyli tą stratę do 2,7 z 4,3, także żółci próbują tutaj odrabiać straty pomalutku, no i tak przedstawia się pierwsza seria, zieloni na miejscu pierwszym, żółci miejsce drugie, niebiescy miejsce trzecie i czerwoni na miejscu czwartym. Najlepiej skoczył Zezek Kigor. Pierwsze miejsce, 127 metrów i 131,6 punkta. Sosik miejsce drugie z rekordem skoczni, ale brakło mu 0,1 punkta do Zezek Kigora. Czas na drugą serię. Hełmianin rozpoczyna drugą serię. No i niebiescy będą próbowali dalej utrzymać spokojną przewagę nad czerwonymi. Lider Pucharu Świata Widzów. Nie marnuje tej szansy, 121 metrów, jest pierwsza pozycja, nie ma źle. Super Ziomal. Daleko mu do formy z początku sezonu. Ale tutaj w drużynówce w Libercu spisuje się kapitalnie i bardzo dobry skok Super Ziomala. 133 metry, jest to rekord skoczni, jest pierwszy. Także zieloni tutaj mocno i bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę żółtym. Okrzak. Okrzak też wydaje się, że ten skok będzie niezły. 123 metry, trzecia pozycja, także jakieś punkty odrobione do niebieskich. Niewiele, ale zawsze coś. No i Grandzior. Czy on będzie w stanie tutaj utrzymać żółtych przy życiu? Bardzo dobre wyjście z progu Grandziora, ale brakło i to sporo, 125 metrów, druga pozycja i w tej chwili ekipa żółtych
No, traci sporo, bardzo dużo traci do zielonych. Tu już chyba zapadły werdykty na koniec. Zieloni rzuci niebiescy, no a zobaczymy. Niebiescy rozpoczynają drugą serię, a raczej druga grupa rozpoczęta przez Justynę. Niezły ten skok. To 17,5 metra, ale krótki, także daje czerwonym nadzieję na walkę o podium. Seba gra. Ależ fatalne wyjście z progu. Słaby skok, 119 metrów, także zieloni jeszcze nie mogą być pewni zwycięstwa. No i Bobinio, on musi skoczyć daleko, jeżeli myślą jeszcze o chociaż w tym trzecim miejscu w dzisiejszym konkursie. Justyna skoczyła słabo, a Bobinio skoczył lepiej od Justyny. 126,5 metra. Dobry skok. Trzecie miejsce dalej jest, ale ta strata już wynosi 4,2 punkta do niebieski. Także czerwoni łapią kontakt. Brodaty. Ekipa żółtych. Najmocniejsze ogniwo tego zespołu. No i 128 metrów, jest to druga pozycja. Wciąż strata do zielonych jest, ale zmalała aż do jednego punkta. I to nie, no do jednego punkta, proszę Państwa. Także ostatnie dwie grupy, no to się będzie działo. Walka o zwycięstwo i walka o podium. Zezek Kigor, grupa trzecia. Rozpoczynamy rywalizację. Niebiescy kontra czerwoni o trzecią pozycję i żółci kontra zieloni o zwycięstwo. 125 metrów Zezek Kigora, także on zaprezentował się dobrze ze swojej strony. Jest pierwszy i jego drużyna również. No i Jano, 127 metrów pierwszej serii. Zobaczymy, jak poleci w tej drugiej serii Jano. Ten skok był niezły. 126,5 metra, jest pierwszy, 980 punkta, także ekipa zielonych wciąż na miejscu pierwszym, no ale zobaczymy. Guinamo, a potem kolejny zawodnik ekipy żółtych. A tymczasem Guinamo. I Guinamo leci naprawdę dobrze i jest to 129 metrów, drugi najdłuższy skok w tym konkursie i czerwoni skakują na miejsce drugie. I generalnie na miejsce premiowane podium Kicper, ekipa żółtych, zamyka trzecią grupę. No i również dobry skok Kicpera, 125,5 metra, ale wciąż jest to drugie miejsce i ta strata do zielonych jest, ale niewielka. A tutaj czerwoni na miejscu trzecim. No i czas na ostatnią grupę. Zaczynamy od tych najsłabszych. Także niebiescy rozpoczynają ostatnią grupę w tej drugiej serii. Sosik. No i Sosik tutaj. Niezły ten skok. Nie ma tragedii. 122,5 metra. Jest na miejscu pierwszym. Także teraz muszą czekać na odpowiedź czerwonych, a czerwonym będzie odpowiadał Piranikus. Zobaczymy, ile skoczy i czy wbije tutaj czerwony na podium. Strasznie szarpnięty ten lód, ale wystarczy, wystarczy. Także czerwoni na pewno na trzecim miejscu w dzisiejszym konkursie drużynowym dogonili tych niebieskich i zdobyli podium. No, ale zobaczymy, kto wygra. Przemosek i ekipa żółtych. Dobry skok w pierwszej serii. Forma Przemoska jest. I dobry skok również jest. 124 metry, jest pierwsza pozycja. No i Skyfire zamyka stawkę. 124 metry musi skoczyć, aby zieloni wygrali ten konkurs. Dobre wyjście Skyfire'a z progu i czy doleci na granicy i teraz kto? Zieloni wygrywają. 123,5 punkta dla pół metra Skyfire'a. 1024,1 punkta dla
Zielonych także. Zieloni wygrywają trzeci konkurs Pucharu Drużynowego. Żółci na miejscu drugim, czerwoni na miejscu trzecim i niebiescy miejsce czwarte. Jak przedstawia się klasyfikacja generalna Pucharu Drużynowego? Żółci 3004 punkty. 3004,3 punkta. Także oni tutaj mają sporą przewagę nad zielonymi. Zieloni 2870,5 punkta. Czerwoni dosyć blisko zielonych. 2862,8 punkta. I niebiescy 2771,3 punkta. Także żółci na razie mają bezpieczną pozycję, ale wiadomo, przed nami jeszcze trzy konkursy Pucharu Drużynowego. Wystarczy ten jeden fatalny skok i te 130 punktów może gdzieś zniknąć. Także jeszcze wszystko się może wydarzyć. Na tym kończymy dzisiejszy konkurs Pucharu Świata Widzów. Co nas czeka jutro? Jutro czeka nas również Puchar Świata Widzów o godzinie 16, 15 stycznia, niedziela. Jutro dwa konkursy indywidualne w Sapporo i jeden konkurs drużynowy w Park City. Także takie skocznie mamy jutro, a już za tydzień z Zakopanej Willigen. Także będzie się działo na polskiej skoczni. To by było tyle, jeżeli chodzi o Puchar Świata Widzów na dziś. Ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, za komentarze na Twitchu. Zachęcam również widzów z YouTube'a na transmisję na Twitch, linki w opisie. I trzymajcie się. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia i cześć!